Jak wszyscy wiemy, World of Warcraft od wielu lat odbiera już prawdziwe życie komputerowym graczom. Zapraszamy na premierę najnowszego dodatku do tej gry, noszącej tytuł Wrath of the Lich King. Dzień dobry panowie, za czym to kolejka? Za WoWem. Za WoWem, a nie po mięso? To taki panie, komunistyczny obrazek bardzo. No, bardzo, bardzo. Niestety organizacja całkowicie porażkowa. Powoli mamy dość już. Już dawno mamy dość, niestety. Przykro nam bardzo z tego powodu, że jesteśmy potraktowani mimo wszystko brzydko. Robert, powiedz nam kilka słów o tym evencie. No jak dobrze wiecie, dzisiaj mieliśmy nocną sprzedaż, premierę dodatku do WoWa. Wszystko się rozpoczęło o godzinie 22. Ludzie z tego co wiem już zaczęli się u nas gromadzić przed wejściem o 19. Tłum się zebrał duży. Trochę nas faktycznie w tym momencie nas zaskoczyło, że aż tak dużo ludzi. Myśmy przygotowani troszkę na mniejszą ilość. Przygotowaliśmy troszkę faktycznie taki temat atrakcji dla kupujących. Takie drobne konkursy, trochę rozdaliśmy gadżetów z World of Warcraft. No mam nadzieję, że umiliło to okres oczekiwań na nocną sprzedaż. Powiedz nam, jak sądzicie, kiedy ten ruch się rozładuje, do której będziemy tak czekać i sprzedawać te gry? No, idzie to, powiem inaczej. Wygląda to, że ludzi jest więcej niż przypuszczaliśmy, że będzie, więc na tą godzinę jest już godzina pierwsza, jeszcze jest tłum przed wejściem, więc no może to potrwać jeszcze 2-3 godziny na pewno. No cieszy nas bardzo, że jest tak dużo entuzjastów WoWa, a zarazem entuzjastów Gramu i CD Projektu, bo praktycznie tutaj przyszli do nas kupić akurat u nas ten dodatek. No ale mówię, na to wygląda, że jeszcze troszkę niektórzy będą musieli poczekać, bo jest dość duża kolejka. I co, starczy dla wszystkich? No, oczywiście, że tak. No, na pewno nikt nie wyjdzie z pustymi rękoma, to możemy obiecać. Produktów jest przygotowanych na dużo, dużo więcej osób niż u nas się znalazło, no ale na to wygląda, że jeszcze niektórzy tam chwilkę poczekają. Chłopaki, pytanie wprost, długo gracie w WoWa? Ponad 2 lata, już prawie 3. Pół roku. Jak to się ma do prawdziwego życia? Powiem tak, jak ktoś gra w WoWa przynajmniej rok, to siłą rzeczy staje się no-life'em. Przed tym nie ma ucieczki. Czyli jest coś takiego jak nieuniknione. Tak, dokładnie. A co będzie po najnowszym dodatku? Nieuniknione. Myślę, osobiście uważam, że będzie straszny burdel przez pierwsze średnio 2 miesiące. Czyli mam rozumieć, że wszyscy ludzie, którzy tutaj przyszli, dzisiejszą noc spędzą przed monitorem. Oj tak. Ja myślę, że dzisiejszą noc spędzą tutaj. Powiedzcie, co sądzicie o takim stwierdzeniu, że WoW zabiera prawdziwe życie? Oczywiście. Jedni podchodzą do tego, że WoW skradnie życie. Chcą jak najszybciej, jak najwięcej zrobić. Wtedy mają problemy z życiem własnym. Jeżeli tak ich skończyć z tą grą. Ale ja podchodzę na przykład do tej sprawy tak, że ograniczać się w World of Warcraft, dozować ją i mieć czas na inne rzeczy, no kurczę. Jakiś minutnik ustawiasz, czy nie, jak? Nie, stara się znaleźć w tygodniu czas, na przykład 2-3 godziny, ostatnio nie wychodziło oczywiście, bo to wciąga. No i nie przestać grać w to, ale wszyscy ludzie, większość ludzi tak podchodzi, że jak najwięcej, jak najszybciej zrobić i skończyć z tą grą, bo życie zabiera. No ja tego podejścia nie rozumiem akurat. Cześć, skąd pomysł na taki kostium? No miałem co miałem w szafie, założyłem, bo tam... I co, wszyscy za tym dodatkiem, tak? Oczywiście. No. Czego się spodziewasz po tej części, tej osłonie? Nowych wrażeń. Dużo czarów, dużo pokonywanych przeciwników. Aha, czyli ogólnie wszystko to, co było, tylko więcej, czy może coś świeżego? Więcej, ciekawiej, intensywniej. A ile... tak z umiarem, no bo rozrywka się skończy. A ile tak z umiarem, ile czasu spędzasz przy WoWie? 6-5 godzin. Dziennie? W weekendy więcej, bo mam wolny. Ale to chyba w zasadzie nie masz czasu już na nic poza spaniem, no. Nie, mam, sypiam, różnorakie tam czynności wykonuję, jem też, myję się. Nie to, że jestem jakimś no-life'em, nie, ale... A ile czasu spędzasz przy komputerze tak grając w WoWa? Jak już tak zasiądę, to ja wiem. 12 godzin dziennie. Na serio?
No, czasami się zdarzy. No właśnie, a co ten dodatek tak naprawdę wnosi dla gracza? Bardzo dużo rzeczy, mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim dwie najważniejsze rzeczy to jest nowa klasa postaci, tak zwany hero class, klasa bohaterska, tak nazwijmy, Death Knight, rycerz śmierci, coś w stylu Arthasa troszeczkę, który zaczyna na 55 poziomie doświadczenia, po to, żeby ludzie nie musieli miesiącami levelować do 70 poziomu, kiedy to wreszcie będą mogli pójść do Northrendu i zobaczyć cały ten fajny nowy content. 55 level się startuje, troszeczkę się leveluje, potem można uderzyć od razu łódką albo zeppelinem do Northrendu. Druga z tych rzeczy fajnych, wielkich, to jest właśnie nowy kontynent. To jest bardzo, bardzo duże miejsce, 30-40% powierzchni dotychczasowego świata dodaje. Także kolejne 2 lata przynajmniej zabawy. Poza tym standardowe rzeczy, nowe bronie, umiejętności, nowe mounty, czyli mamuty, motocykle, na których można jeździć samemu albo ze znajomymi. Jedną z nowości jest to, że można zabrać na przykład kumpla i posadzić go obok motocyklu albo na mamucie. Mnóstwo nowych instansów, bossów, zbrój, przedmiotów, wszystkiego jest po prostu pełno i wszystko jest nowe, świecące i wspaniałe. Tam widzimy na zewnątrz bardzo duże zainteresowanie imprezą, jak to osiągnęliście? Zainteresowanie imprezą przerosło nasze oczekiwania, zima znów nas zaskoczyła. Miało być jedno otwarcie, są 3 otwarcia, 3 sprzedaże nocne w Warszawie, stąd nieco trochę zaskoczenia z naszej strony, że aż tyle osób chciało zjawić się akurat u nas w firmie. Mnóstwo ludzi, wąskie przejście, przez to tłum kłębi się przed wejściem. To starczy dla wszystkich? Starczyć na pewno starczy dla wszystkich, tego jesteśmy pewni, natomiast nie wiem, czy dla wszystkich starczy nocy, żeby jeszcze dzisiaj sobie pograć. Jak widzieliśmy, zainteresowanie graczy najnowszym Warcraftem przerosło oczekiwania organizatorów, jak również przepustowość drzwi wejściowych. Dla Game TV, Kuba Tobaczewski.